Czas na spełnienie obietnic. Strażników kontraktu będzie wielu, bo tak naprawdę to jest 17 miejscowości, które nas będzie rozliczało. Dokuczliwe upały. W mieszkaniu za gorąco. Na podwórze wychodzę wcześniej rano zakupy robić. Wakacje w domu harcerza. Prowadzimy zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym, czyli adresowane głównie do dzieci ze szkół podstawowych. Kronika Lubuska, Łukasz Chybiński, witam Państwa. Skoro się łączymy, to teraz czekamy na spełnienie obietnic. Takie głosy słychać w gminie po wczorajszej decyzji Rady Ministrów. Mieszkańcy gminy doskonale znają zapisy kontraktu zielonogórskiego oraz deklaracje, jakie jeszcze kilka tygodni temu na wniosek gminy przyjęła Rada Miasta. Gmina ma nadzieję, że prezydent dotrzyma słowa i pierwsze obietnice spełni już we wrześniu. Pani Lucyna z małą Hanią na spacerze. Jest czas na refleksję, że pani Lucyna interesuje się otaczającą ją rzeczywistością, to temat połączenia miasta i gminy. Nie ma przed nią tajemnic. Na bieżąco śledziłam wszystkie gazety, wszystkie dodatki. Wiem, jakie korzyści. Wiem, że tam ten bonus 100 milionów. Wiem, że będziemy mieli tańsze autobusy. Wczorajsze rozporządzenie Rady Ministrów o połączeniu miasta i gminy to oczywiście historyczna chwila, ale też dźwignia, która ma pchnąć miasto do przodu. Nowe inwestycje, większe pieniądze, strategia rozwoju. To przyszłość. Ale mieszkańcy gminy żyją tym, co jest teraz. Dla większości z nich, tak jak dla pani Lucyny i małej Hani, w pierwszej kolejności liczy się wypełnienie deklaracji składanych przez miasto. To się okaże w praniu, jak to mówi, się mówi, nie? Czy rzeczywiście dostaną dotrzymane te wszystkie przyrzeczenia, że tak powiem. Obietnic było wiele, od wspomnianych już wrześniowych, jak włączenie mieszkańców gminy do programów Zgrana Rodzina i Zgrani Zielonogórzanie 50+, po te zapisane w kontrakcie zielonogórskim, jak niższe podatki czy darmowe przedszkola. Niższe podatki od nieruchomości zapłacą zarówno mieszkańcy miasta, jak również mieszkańcy gminy. To są te takie najbardziej namacalne, te najszybsze do osiągnięcia. Wszystkie pozostałe oczywiście będziemy realizować zgodnie z tym. Ja myślę, że strażników kontraktu będzie wielu, bo tak naprawdę to jest 17 miejscowości, które nas będzie rozliczało z tego wszystkiego, co jest obiecane, więc organizacje dalej będą miały otrzymywać dofinansowanie OSP, etc., etc. Wszyscy dalej mają funkcjonować, dalej żyć i dalej otrzymywać to, co powinni. Mimo uchwał Rady Miasta, Gminy i Powiatu, ba nawet decyzji rządu, część mieszkańców gminy nadal nie wierzy, że miasto dotrzyma słowa. Zobaczymy, jak to będzie. Czyli pani w te obietnice jeszcze nie wierzy? No nie. Z mieszkańcami, którzy byli i w dalszym ciągu są na nie, trzeba rozmawiać. Z pewnością nie przekonywać ich na siłę, ale też nie wykluczać. To najważniejsze zadanie, jakie teraz stoi przed miejskimi urzędnikami i radnymi. Teraz mamy naprawdę duże wyzwanie przed nami, aby te osoby przekonać do tego, że warto się połączyć, warto zafunkcjonować w jednej rodzinie, że ich obawy były czasami nie do końca słuszne i to będzie chyba nasza praca, którą wykonamy w najbliższych latach, bo to będzie proces, który będzie przebiegał latami, nie miesiącami, nie dniami, ale latami. Więcej szczegółów związanych z połączeniem miasta i gminy w dzisiejszym wydaniu programu Samorządowy Ring, którego gościem będzie prezydent miasta Janusz Kubicki. Od kilkunastu do kilkudziesięciu pacjentów dziennie fala upałów daje się we znaki mieszkańcom Zielonej Góry. Na szpitalny oddział ratunkowy każdego dnia trafiają pacjenci, którzy skarżą się na dolegliwości związane z wysoką temperaturą. Taka pogoda sprzyja natomiast owadom, których aktywność w ostatnich dniach jest coraz bardziej widoczna. Pszczoły, osy i szerszenie mogą być bardzo groźne. Pan Stanisław choruje, ma problemy z sercem. Każda wizyta u lekarza, gdy za oknem panuje 30-stopniowy upał, jest dla niego prawdziwym wyzwaniem. Ja to się męczę strasznie. Mam po operacji serca i na słonko nie mogę przebywać w ogóle. Jeżeli tego, to ubieram się na biało i dopiero wychodzę, bo inaczej to po prostu duszę się. Na szpitalny oddział ratunkowy od kilku dni codziennie trafia nawet kilkadziesiąt osób, które skarżą się na dolegliwości związane z wysoką temperaturą. A z sercem co się dzieje? Pojawiają się osoby z drugiej strony młodsze, które wykonują pracę, zwłaszcza fizyczne, przy tych wysokich temperaturach. I no one jakby nie mają takiego komfortu, że mogą wybrać sobie godziny pracy, a nie zawsze pamiętają o tym, o tej higienie pracy, czyli odpowiednim nawodnieniu organizmu, wykonywaniu przerw, robieniu sobie w tej pracy, ochłodzeniu tego organizmu, także do wyczerpania cieplne ci pacjenci też się pojawiają. Lekarze przypominają, że osoby, które w upalne dni w godzinach od 10 do 16 przebywają poza budynkami, powinny pozostawać w cieniu. Gdy temperatura powietrza osiąga 30 stopni, nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. Przed nadmiernym przebywaniem na słońcu należy chronić przede wszystkim dzieci, osoby starsze i chore. W mieszkaniu za gorąco. Na podwórze wychodzę wcześniej rano
zakupy robić, potem w domu siedzę, wiatrak chodzi i niewiele pomaga, a poza tym no to trzeba salacie jakieś tam powrozwieszane mokrociuchy w mieszkaniu, ale w południe ja nie wychodzę. Fala upałów jest zagrożeniem dla ludzi, sprzyja natomiast owadom. Ich aktywność w ostatnim czasie jest bardzo widoczna. Na SOR praktycznie codziennie trafiają pacjenci z ukąszeniami. Chodzi o to błonkoskrzydłe psy, szarszenie, osy i pszczoły. W większości sytuacji są to niczym nie zagrażające zdrowiu reakcje miejscowe, które nie wymagają żadnych interwencji. My leczymy przede wszystkim dobrym słowem. O tutaj nic do zrobienia nie jest przeciwuspokojenie, aczkolwiek większość tych pacjentów powinna trafić do lekarzy rodzinnych, a nie do oddziałów ratunkowych. W upalne dni trzeba pić dużo wody i soków owocowych. Jedzenie powinno być lekkostrawne. Najlepiej, jeśli w jadłospisie będzie dużo warzyw i owoców. Należy unikać picia alkoholu. OFE czy ZUS? Na znalezienie odpowiedzi na to pytanie mieliśmy czas od 1 kwietnia. Starym polskim zwyczajem na podjęcie tej decyzji czekamy jednak do ostatniej chwili. W ZUS-ie długie kolejki i nerwowość, bo dla przypomnienia wniosek o przeniesienie składek można składać tylko do jutra. W Zielonej Górze do tej pory OFE wybrało 18 tysięcy osób. Ta liczba ciągle rośnie. W ZUS-ie tłoczniej niż zwykle. Spieszą się ci, którzy chcą odprowadzać 2,92% swoich składek do otwartego funduszu emerytalnego. OFE czy ZUS? OFE. Jakby można było, to bym został tylko i wyłącznie w OFE. Nie wierzę temu zakładu utylizacji starców, to się nazywa, tak? Także nie chcę zostawić tu ani jednej złotówki. Chcemy mieć chociaż jakąś kontrolę nad tymi swoimi pieniążkami, które przekazujemy do ZUS-u. Dochodzenia są potrzebne raczej dwie nogi niż jedna, więc jeszcze OFE. Oprócz ZUS-u dodatkowo OFE. Podobnego zdania jest ponad 18 tysięcy pracujących, którzy od 1 kwietnia składają oświadczenia członka OFE o przekazaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego. Boom na składanie wniosków przyszedł dopiero w lipcu. W miesiącu lipcu mamy tutaj złożonych, zarejestrowanych 11 tysięcy wniosków, tak? Oświadczeń OFE, tak? W sumie od 1 kwietnia mamy 18 tysięcy, czyli widzimy, jak te pierwsze miesiące były takie spokojne, nie było tutaj takiego oblężenia. Ci, którzy chcą w całości oddać swoją składkę do ZUS, nie muszą wypełniać żadnych oświadczeń, a ci, którzy nie złożą wniosku o przeniesienie części składek do OFE, automatycznie przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. O tym, gdzie i w jakiej części odłożymy pieniądze na emeryturę, będziemy mogli ponownie zdecydować za 2 lata. Jest termin 31, tak? Te osoby, które, bo jest jeszcze ewentualnie wysłać można pocztą, decyduje data stempla pocztowego i to jest 31 lipiec, tak? Czyli dzień jutrzejszy. Jeżeli ktoś nie zdąży, no to zostaje w ZUS-ie. ZUS nie poleca żadnej z opcji. Pracownicy w okienkach jedynie instruują, jak należy wypełnić oświadczenie oraz gdzie to zrobić. Oświadczenie OFE można zgłaszać u nas na sali bezpośrednio, tak? Bezpośrednio na stanowisku obsługi klienta lub w urzędomacie, tutaj na sali udostępnionym 24 godziny na dobę, jak również elektronicznie. W całej Polsce do tej pory OFE wybrało ponad 1 000 000 osób. To niespełna 8% dotychczasowych członków funduszu emerytalnego. Ich składki stanowią blisko 12% wpłat do funduszy. Te liczby do jutra na pewno się zmienią. Wybór można podjąć do północy. Ta wystawa przypomina o fenomenie polskiego państwa podziemnego. Opowiada o początkach polskiej konspiracji we wrześniu 1939 roku, jej rozwoju i różnorodnych formach walki podziemnej przeciwko obu okupantom, zarówno Niemcom, jak i Sowietom. W bibliotece Norwida można zobaczyć ogólnopolski projekt wystawienniczy pod tytułem Polska Walcząca, przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej. Na wystawie prezentowane są jakby dwie różne części, bo pierwsza część dotyczy II wojny światowej i okresu jakby kształtowania się konspiracyjnej działalności w stosunku do okupantów, tu mam na myśli okupanta niemieckiego i okupanta radzieckiego. I druga część, która dotyczy już konspiracji powojennej, tak zwanych żołnierzy wyklętych, gdzie sylwetki również przedstawione są tych najbardziej znanych żołnierzy, w stosunku już do tworzącego się państwa polskiego, ale które podlegało pod, jakby było objęte kuratelą Związku Radzieckiego. Znaleźliśmy się w gronie
miast, dużych miast, których ta wystawa zagościła i ona też podkreśla rangę naszego miasta, choćby nawiązując do tego, że się powiększają jego granice, to po pierwsze. Po drugie, także podkreśla charakter rocznicowy, który w tym roku będziemy obchodzić. Mam tutaj na myśli rocznicę Powstania Warszawskiego czy rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej. Wakacyjne zajęcia w Domu Harcerza na Półmetku w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji. Od miesiąca odbywają się warsztaty dla najmłodszych. Tematyka jest różna, od zajęć filmowych po modelarstwo i sport. Animatorzy codziennie biorą pod swoją opiekę blisko setkę dzieci. Dom Harcerza już od miesiąca wypełnia wakacyjny czas najmłodszym. Fajnie? Zajęcia o różnej tematyce przyciągają po kilkadziesiąt dzieci dziennie. Prowadzimy zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym, czyli adresowane głównie do dzieci ze szkół podstawowych. Może korzystać każdy. Do pana Kazimierza. Jeszcze są miejsca? Dzieci same wybierają, w jakich zajęciach chcą uczestniczyć. Część z nich zdecydowała się na technikę. Dziś zadaniem było stworzenie drewnianej sowy. Tak samo robiliśmy oczka i później gałki. Później przywiercaliśmy. Program zajęć technicznych na ten tydzień jest bardzo urozmaicony. Jutro będziemy wykonywali myszkę z kapsli i poprzedniego dnia wykonywaliśmy stojak do zdjęć i wczoraj wykonywaliśmy żabkę, taką skaczące pudełko, środek ciężkości, przesuwał się kulka wewnątrz. Także zasady fizyki poznają dzieci różne. Na miejscu w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji dzieci biorą również udział w warsztatach plastycznych. To megalodon. Mam pokazać drugie? Tak. A to pies ziejący ogniem. W tych zajęciach dużą rolę odgrywa wyobraźnia. To jest nerwusek. No i tak, ma skrzydła, czapkę zdejmowaną jak widać. Trzy oczy. Ulepione figurki trafiają następnie do ceramicznego pieca. Figurki, które ulepią, muszą niestety troszeczkę wyschnąć, co w obecnej temperaturze nie trwa dłużej niż 3 dni, ale samo wyschnięcie nie wystarcza. Należy je potem włożyć do pieca i wypalać w temperaturze prawie 1000 stopni. Do końca lipca zajęcia odbywają się w Domu Harcerza przy ulicy Wyspiańskiego. W sierpniu przeniosą się do siedziby Centrum Kultury i Edukacji przy Wyszyńskiego. 1 sierpnia będą prowadzone zajęcia w naszej drugiej placówce przy ulicy Wyszyńskiego. Zapraszamy od poniedziałku do piątku, od godziny 10 do 14. Forma zajęć nieco się zmieni. Dzieci będą brały udział w warsztatach filmowych, muzycznych i teatralnych. Wszystkie zajęcia są bezpłatne i nie wymagają wcześniejszego zgłoszenia. W tym wydaniu Kroniki Lubuskiej to wszystko. Serdecznie dziękuję za uwagę. Przed nami pogoda, sport i powiększenie. Widzimy się jutro. Do zobaczenia.